Cześć. Wiem, że dawno nie nagrywałem. Jeszcze będę, obiecuję, ale urwanie głowy, bo zacząłem remontować dzieciom, wykańczać w sumie pokoiki na górze w domu. I nie mam za bardzo na nic czasu. Chodzę późno spać z pracy do pracy, no ale dobra, mniejsza o mnie. Skoda z dwulitrowym silnikiem, cieknąca pokrywa zaworów. I czy to będzie ten silnik nowej generacji, tak jak tutaj mamy? Tu jest kod silnika, dwulitrowy diesel. Czy to będzie jeszcze tej starej generacji? Problem jest zawsze ten sam, tak? Zbierający się olej tutaj w okolicach wtrysków. To mamy naszą odmę. Ta pokrywa składa się z paru warstw, niestety, które są klejone. Bardziej lub mniej skutecznie, tak jak widać, że troszeczkę mniej skutecznie. Bo dosyć częsta przypadłość w tych silnikach, że ten olej nam się tutaj zbiera i gdzieś nam to wszystko tutaj cieknie. Także żeby wymienić tą pokrywę, to oczywiście trzeba zdemontować, ja już tu zacząłem to robić, wszystko na górze. I wyciągnąć wtryski. Także komplet naprawczy do wtryskiwaczów, czyli wtryskiwaczy, montażowy komplet cały, czyli podkładki, uszczelki, o-ringi. To wszystko musimy sobie zamówić przy wymianie tej pokrywy. Oczywiście tutaj trzeba pokrywę rozrządu sobie popuścić delikatnie, rozpiąć. No, wszystkie te graty. Jest troszeczkę zabawy. Ok, rurki od zasilania paliwem zdemontowane. I co wam powiem, w porównaniu z innymi silnikami, zwłaszcza z Francuzami, to za to kocham wagi, że tutaj wtryski to praktycznie można sobie zobaczyć. On już się rusza. Widzicie? Także tutaj można sobie wtryski zdemontować ręką i śrubokrętem. Jeżeli chodzi o śrubokręt, to jeżeli tak jak ja mamy tą pokrywę do wymiany, tak czy siak, możemy sobie zobaczyć, to się wszystko już rusza. Widzicie? Możemy sobie delikatnie ten wtrysk poruszać prawo, lewo i go zdemontować. Wszystkie cztery w ten sposób. Nie trzeba żadnych ściągaczy, nie trzeba żadnych młotów udarowych. A my tam, w sumie ja tam na kanale mam gdzieś, jak wyciągaliśmy z kumplem tutaj u niego w jakimś Francuzie, nie pamiętam co on tam czym jeździ, renówką chyba, wtryskiwacze. No to możecie sobie z ciekawości obejrzeć, jak się w renówce wyciąga wtryskiwacz. Powiem tylko, że poddaliśmy się. No, tu się nie poddam, bo one wyjdą ręką i śrubokrętem. A jak już wyciągniecie, to nie pomylcie sobie kolejności, żeby nie trzeba później kodować tego wszystkiego. Ok, po zdemontowaniu wtryskiwaczy, u mnie tu leżą, oczywiście później to wszystko trzeba wyczyścić, wymyć. Tutaj tak samo te gniazda wszystko wyczyścić, wymyć, ale to zaraz wam pokażę. Tą listę sobie zasilającą paliwem odkręcamy, dajemy na bok, tak jak ja to zrobiłem, i tu w sumie już powiem wam szczerze, że mamy pokrywę do zdjęcia. Także paręnaście śrubek dookoła i możemy sobie naszą pokrywę zdjąć. Ok, tak wygląda to po zdemontowaniu wtryskiwaczy. Zobaczcie. Włączę lampę, to może wam pokażę, jak wyglądają gniazda. Zobaczcie. To trzeba wszystko wyczyścić, ale też uważając na to, żeby nam ten syf do środka nie wleciał za bardzo, tak? Także czyścimy gniazda. Możemy sobie używać różnych sztuczek, co wam pasuje, aby to było wszystko czyste. Zwróćcie też uwagę, czy nam podkładki wszystkie zostały na wtryskach. Tutaj jak widzimy, są wszystkie podkładki na wtryskach założone. Dobra, biorę się za czyszczenie tego wszystkiego. Stara pokrywa tutaj leży. Ok, ja już wtryski mam wyczyszczone, zestaw naprawczy jest założony, podkładki założyłem sobie na wtryski, bo dosyć ciasno siedzą, ale możemy sobie równie dobrze tam w gniazda je powrzucać, ustawić. Tu jest to, co zdjąłem, są jeszcze te zielone gumeczki i one też za chwilę będą zmieniane. Oczywiście one idą na ten przewód powrotny z paliwa. Także zostało mi tutaj górę całą wyczyścić i mogę sobie nową pokrywę zaworów założyć. Pokrywa zaworów założona. Tu dokręcamy sobie 9 Nm na krzyż zewnętrzne. W
wtryski, nowe śruby oczywiście idą. Zestawy 8 Nm i 270 stopni. Nie używajcie czasem starej śruby i nie róbcie tego numeru, że na starej śrubie zrobicie 8 Nm 270 stopni, bo na 99% urwiecie ją w tym miejscu i później będzie do demontażu. To pokrywa z wałkami razem, żeby zdemontować tą śrubę. Wiem, bo już w Volkswagenie niejednokrotnie to przerabialiśmy, jak to pękało. Nie ja, ale ktoś inny. Dobra, wrzucę wtryski i zacznę przekręcać i pokrywę jeszcze dokręcę. Bliżej niż dalej, pokrywa dokręcona, wtryski dokręcone podanym momentem, tak jak już wam podałem. Zostało co? Pokrywa zaraz, o, sama się wrzuca, zobaczcie, sama się składa. Nawet dwóch rąk nie trzeba, normalnie. Za to ich lubię, Niemców. Psuje się, ale też samo się naprawia. Dobra, powrzucam te całe graty, tą listwę wrzucę, podokręcam rurki. Rurki sobie poukładałem zgodnie z kolejnością, jakie rozłożyłem, żeby nie motać się. Listwę wrzuciłem, rurki przekręciłem. Pamiętajcie, żeby sobie je przyłapać pierw ręką, jedną rekretkę, drugą. Łobli, łobli rurkę i jak łobli, łobli, to dokręcamy, 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 żeby to równo wszystko ładnie sobie siadło. Dobra, zostało nam wrzucić, mi zostało wrzucić instalację do odmy, rurkę i te graty, całość to wszystko poskładać. Poklej tak jak było. O-ringi stare tutaj, nowe założone, delikatnie przesmarowane, żeby to bezstresowo tutaj nam się zatrzasnęło, w sumie mi cały czas mówię w liczbie mnogiej. No ale utożsamiam się z wami tak, jakbyśmy to razem robili. Ok, zobaczycie, pyk, cyk, myk, raz, dwa, trzy, cztery i listki na dół, jeden listek, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, to już mogę sobie wpiąć i nasz powrót wpięty. Dobra, pozaczepiam pozostałą instalację i powoli będę kończył. Później zostanie nam odpowietrzyć komputerem. U mnie już jest to poskładane. No i przy, w sumie po tak dużej pracy, gdzie został układ paliwowy rozszczelniony, należy odpowietrzyć teraz to wszystko za pomocą urządzenia diagnostycznego. W różnych urządzeniach będzie to, będą to różne metody i w różnych miejscach będzie ta procedura. Ja pokażę wam, jak to jest u mnie w Autelu. Spróbujemy zobaczyć, czy tutaj na przykład jest to w tym miejscu. Tylko tu mamy kodowanie wtryskiwaczy, przepustnice. Opowietrzenie hamulców jest, widzicie? Ale nie będzie chyba tamtego raczej. Tu mamy nawet odpowietrzenie układu chłodzącego. Ten układ chłodzenia jest tutaj dość skomplikowany w tym samochodzie. Dobra, jeżeli tego tutaj nie ma, to chyba nie będzie raczej. Dobra, nie idę na skróty. Zwykła diagnostyka. Damy control unit, engine. Ok. Guided function. Wchodzimy sobie ponownie i to jest activation, activate fuel pump, u mnie bynajmniej, dam pauzę na chwilę, bla 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 i tu mamy pierwszą opcję, tak, odpowietrzenie układu paliwowego, opróżnienie zbiornika, sprawdzenie pompy, dajemy numer 1,
Mam nadzieję, że wszystko dokręciłem, że o niczym nie zapomniałem. Bla 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 bla. Sorry, jeżeli troszkę Was przynudzam. Mam nadzieję, że nie, ale prosiliście nieraz o to, żeby pokazywać, jak to komputerem wszystko wygląda. A widzicie, burzy się, żeby podłączyć prostownik, także muszę podłączyć prostownik jeszcze. Dobra, prostownik został podłączony. Zobaczymy, jak to wszystko ruszy. Aha. Napisali, że bieg, parking nie jest wrzucony, albo neutralny. No neutralny musi być wrzucony. Zaraz zobaczę. Ok. Program ruszył po tym, jak wrzuciłem mu parking. Tak tu słychać pewnie. Nawet słychać, jak powietrze ucieka. Całe szczęście. Sekundy lecą, maksymalnie 240 sekund. Aczkolwiek mogę to przerwać w każdej chwili, jak uznam, że już jest dobrze. Czyli jak nie będę słyszał powietrza, które nam ucieka przez ten cały system paliwowy. Nie wiem, czy to słychać na filmiku. Także za chwilę przerwę. Dojdę tak do minutki. Zobaczę, czy odpali samochód. Jak nie, to powtórzę procedurę. A znam z autopsji, że będzie trzeba ją powtórzyć albo nawet z dwa razy nieraz. A dam mu jeszcze z minutkę. Może się uda za pierwszym razem. Ok, ja zatrzymałem i zobaczcie, tu się pyta. To jest ogólnie napisane, że zatrzymane przez użytkownika, czy powtórzyć test. Na razie nic nie naciskam i to spróbuję odpalić. Tam jeszcze jak czyściliście gniazda, zapomniałem powiedzieć, wtryskowe, jak tam laliście zbyt dużo paliwa, to trzeba zawsze przed zamontowaniem tryskiwaczy pokręcić sobie rozrusznikiem, żeby wydmuchało nam cokolwiek tam wylewaliście. Żeby nam nie blokowało silnika. Dobra, próbuję odpalić. Wyłączę stacyjkę. Włączę. No, udało się, zobaczcie. Już po pierwszym razie. Wycieków nie ma, krótko. Także myślę, że Łukasz będzie zadowolony. Pozdrawiam Cię, Łukaszu, serdecznie. Na razie, trzymajcie się, hej.